koniec widzę. Nie. Krosem. Paweł, pokażesz jak chodzą te wydechy? Widz ma przyjechać gigantem F1-ką. Tylko to wiem. Ze sobą wlepy, wlep ekipy. Poznam widza. Mamy się spotkać na ulicy Willy Boy. Dzisiaj ubrałem dwie bluzy, bo jest zimno. A i tak czuję, że mnie przewieza. Oj, te biegi mi coś słabo wchodzą, jak jest tak zimno. Był. Ale czy to jest imię? Tego nie wiem. Się wkrótce dowiem. Mam nadzieję, że się nie spóźni. Taksiarze nie lubią mnie tutaj. Już drugi raz jakiś mnie opieprzył. To za to, że słabo na tym kole lata. Muszę zobaczyć, która jest godzina. Będę za 7 minut. 7 minut temu napisał. No i nie ma. Oj, chyba słyszę go. Słyszę jakieś wysokie obroty markowego wydechu. Mam nadzieję, że baterii mi starczy. Siema. Dzisiaj z tą, z ochroną. Tak, w końcu się udało. Siema, Jarek. Kacper. Siema, Paweł. Jarek. Widziałem, oto wierny fan twój. Tak. Wszystkie filmy praktycznie na bieżąco. O, to mam coś dla ciebie. Naklejki wziąłem, Black Ekipy. O, kurde. O. Nie tak na szybko, tylko na ten, bo... Dziękuję. No co mi sobie to na razie. Ja chciałem tego, chcę raputa kupić, wiesz? I teraz nie wiem, czy kupowałeś. I teraz nie wiem, czy tam roślinkowo jakoś się różnią, czy nie, czy jak to wygląda. Po znaczy prostu. Najlepsze są od 2006 do 2008. Od 2000 do 2008? Tak. A czemu tak? No to są stare roczniki i bez tych zmian, wiesz? Aha. I no i silniki są inaczej tam wykonane z innych materiałów i mają 50 koni, a te nowsze mają około 40 parę. Ze względu na tą emisję, na to tam zmieniali. No tu widzisz, no to kurczę ten. No chciałem coś, żeby było zarejestrowane z homologacją, bo tam chciałem do tych
ASV do chłopaków spod Częstochowy. Aha. Chciałem wprowadzić, żeby wiesz, fajnie go tak zrobić od MT-07 albo od 8 silnik wstawić na ten, tam rozmawiałem z tym samym tamtym chłopakiem, co się tym zajmuje. Mówi, lepsze materiały są użyte do tych kładów starszych. No, no. I części są dostępne. No bo tak ci powiem, jak tutaj patrzyłem na ten, to tak kurczę, no nie ma, ja bym chciał z homologacją, no, żebym mógł normalnie sobie wiesz tutaj pod no, pojeździć, nie? Tak jak moim. A gdzie jeździcie tak kładami albo na ten, to gdzie tutaj macie, oprócz Łojewa? No bo ja jestem z Jarą tutaj niedaleko, to Łojewo i te okolice Balczewo, to ja tu znam. No to na Łojewie tam nie ma co dalej pojeździć, na górną grupę jeździmy. Aha. Do Grudziądza. Aha. Najbliżej. No jeszcze Godzięba, ale to tam nie zawsze. Raz w miesiącu tam. A Jager jedynka? No, powiem, że kurczę zadowolony jest. No ja pod koniec tego sierpnia kupiłem, także ja tam porobiłem, powymieniłem opony, napędy, łańcuchy, ten zębatki porobiłem w motogarażu w Michowicach. Aha. U tego tam, nie wiem, Kuby. Piotra. Bo, Piotra, o. U Piotra. I to wszystko porobiłem na ten, tak to na mały przebieg ma, bo tam 13500 miała, jak ją wziąłem, nie? To wiesz, to tak to na... I lewo, który rok to jest? 2012. O, 2012. Ale młody, no on kłady krosy, na ten ma tam też krosa, jeździ na ten i ten razem pojeździ. A czym jeździsz? On ma Chińczyka takiego jak 125 i... I chcę mu kupić tego, i chcę mu kupić jaką 250. Raptora? No, no chyba najlepiej, no. Będziemy mieli na sprzedaż. Jak dobrze pójdzie. 250? No. O, no to widzisz, no to... No, jak będzie, to ci ten... No bo zresztą filmy będę robił z nimi. Bo 350 to będzie mocna już do niego, nie? No. On ma 7 lat, no to jest młodszy od Kuby o rok, no. No, 250 będzie mocna. No. No ale jak sobie tam popyrkać, Jak 125, wiesz, no zajeżdża go, no co chwilę. No ale chińska 125 to nie ma co porównywać do normalnej, do markowej, no. A długo jeździsz? Krosami? No, najwięcej to kładem. Kładem od 2,5, jak wiem, tego, 2,5 roku to takiego na linkę mu kupiłem, wiesz, takiego jak psiarkę. Aha. I na tym się wprawił, potem go tą 125 i tak... To może będziesz moim pierwszym klientem. No, bo Black Ekipa będzie handlowała też sprzętami. No, by się przydało. X-Motos. No. No to dobry, on jest wysoki, wiesz? No, 90 to jest i to jest na tych większych kołach. Ja bym miał trochę ten mniejszy profil, bo to są, teraz nie pamiętam, tam gdzie zrobiłem zdjęcie. Na ten, to o jeden cal mniejsze koła już od razu inaczej na ten. O, w pitbajku jak usiadł na tego właśnie, bo oni też to mają. Tego X-Moto i były mniejsze koła, to normalnie prawie całą stopą na asfalcie. Wtedy się czuję pewnie. No, a ile masz lat? 7. 7. No to kupuj, pojedziemy na Łojewo, pojeździmy. No szukam właśnie, chciałem dobrego Raptora kupić, żebym czasami do remontu nie kupił. No bo tam byłem jednego oglądać na ten, to znowu tam jeden gościu wystawił. Albo tego krosa co patrzy. Jeden gościu wystawił pod Krakowem. Będę w przyszłym tygodniu, bo mamy jechać tam do tego, do Wisły na weekend. To będę tam koło niego, się z nim umówiłem. Ma za 3 dychy do oddania, ale 2016 rok, nie? Aha. Mały przebieg ze Stanów. Nie jest zarejestrowany, ale ze Stanów możesz tą homologację tam zapłacić 1500 zł i można to zarejestrować, nie? Chyba tak. 3,5. Jak? 3,5. 3,5? No. No widzisz, a mi powiedział 1500 zł. No, to... no, nie, lepiej już zarejestrowanego takiego kupić, że już jest z papierami, żeby potem problemów nie było. A zwłaszcza te nowsze, nie? No. Roczniki. Ale mówię, czy kupisz 2006, czy 8, nie wiem do którego roku tam, od którego roku te nowe wchodziły. Ja chciałem kupić takiego w dobrym stanie, żeby jeszcze sobie, wiesz, tam do wiosny na przykład sobie pojeździć na tym, dopóki się sezon nie skończy na to, żeby, no bo to postawię za chwilę na stojaki i będzie stało, nie? No. Krosa nie kupię, bo on znowu za mną krosem nigdzie nie pojedzie, nie tego, no to no, wiesz, na Świrownię. Tam mamy też, bo ja tam mieszkam, gdzie kiedyś ta stara Świrownia była pod Sikorowem, tam między Sikorowem a Jarątem, koło wodociągów. Aha. Tam jest taki ten mały lasek i ta Świrownia, no to tam zawsze jeździmy. No ale ten, ale mówię, najlepiej to by był kładem, bo on kładem się pewniej czuje i tak wiesz, jak gdzieś... Kładem tego, to jest i jakby gdzieś tam... Bączki? No, jakby gdzieś ze mną jeździł na tego, to wtedy byśmy, wiesz, już bym pewniejszy bym u niego był, bo tak to kurczę, na tym krosie to musi się trochę wprawić i tam... Mhm.
No i tak mówię na ten, no i zobaczcie, ale chyba nie będę tyle kasy wywalał, tylko kupię coś takiego, żeby było tylko zarejestrowane, jak na ten i w miarę... No taki... i tak trzeba dać ponad dwie dychy za dobrego, nie? Jak silnik padnie, no to najwyżej wtedy dopiero go wstawię do chłopaków, już nie będę go remontował, tylko wstawią mi tam od, nie wiem, tam nawet, no ostatnio to mi proponował, gdy go zmieniłem, to miał nawet do takiej R1-ki. Silnik stawiali do tego, do Raptora, nie? Aha, no tak, no można. Oni tam na... Tylko wiesz, mi to nie chodzi też, żeby na prędkości tempo asfalcie jeździć, tylko żeby to w terenie miało też w sobie, no to tak? Nie, to lepiej oryginał, jak w terenie. Oryginał mówisz? No, tak. Bo... Nie ma wstecznego biegu, nie? No, to już w ogóle, no. No, a i jest ciężki. No jest ciężko. To nawet na naszej żwirowni, jak dobrze popada i było, to się nie wyjedzie. A tą wlepę Black Ekipy nakleisz na R1-kę, tacie? Tak? A tata pozwoli? No pewnie, gdzieś tam nakleimy, nie? Yoshimura widzę, nie? No Yoshimura od ten, od kolektorów, nie? Aha. No i powiem ci, jak się tak dobrze rozgrzeje na ten, to kurczę ogień taki, nie? R1-ka w końcu, nie? To co, trochę przejazdów zrobimy może na kole. No. Wy też na kole? Nie, no my nie. Wy nie. A ja na kole. Tak odtąd do tamtąd i od tamtąd dotąd. Paweł, pokażesz jak chodzą te wydechy? Pasowe. Pasowe, ładne. No, ładnie gada. Nie ma lipy. Tu były takie siatki w środku i my je wykręciliśmy. No. To teraz przy każdym silniku, jak zmieniasz śmie, to normalnie śmie. Poczekam aż przyjadą auta.
zobaczysz, że nie umiem enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro.